zamykamy miesiąc październik i jest dosyć dziwna rzecz. Otóż, proszę Państwa, październik, jeśli chodzi o oglądalność naszego kanału, no był wprost rewelacyjny. Odnotowaliśmy prawie 500 000 wyświetleń naszych filmów, no co jest dobrym wynikiem, bo średnio to mieliśmy tak około 250 000 do 300. Natomiast ten miesiąc zamykamy praktycznie 500 000 ten, widzicie Państwo wykres ten górny. Górny, dobrze mówię? Nie. Dolny, akurat dolny, przepraszam bardzo, zbliżone cyfry. Natomiast jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Otóż, proszę Państwa, ja staram się nie być jakiś nachalny, ale od czasu do czasu mówimy o konieczności wpłat na nasze konto, żebyśmy mogli funkcjonować. I tutaj z takim no, dużym rozczarowaniem przyjąłem fakt, że tak doskonały miesiąc, jeśli chodzi o oglądalność, a wpływy od Państwa, od naszych darczyńców, były najmniejsze od lutego, od krótkiego miesiąca w tym roku. Proszę Państwa, żebyśmy kontynuowali naszą działalność. Naprawdę potrzebujemy Państwa pomocy, Państwa wpłat, bo z tego się musimy utrzymać. Dokładnie. Pani doktor, drugi temat, taki bieżący. Pożegnaliśmy w Polsce panią Azari, ambasador Izraela w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej. Nastąpił nowy ambasador. Wsławił się tym, że już podczas jednego z pierwszych wystąpień powiedział bardzo krytycznie o Konfederacji. Jak pani to może skomentować? Nie słyszałam kiedy w radiu, tylko jechałam samochodem, słyszałam wypowiedź tego ambasadora, że tam że lubi gotować i takie bzdury. I słyszałam to zdanie właśnie na temat Konfederacji. No znowu, proszę państwa, i tu też potrzebna by była po prostu reakcja natychmiastowa ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, bo nie po to jest przysłany do Polski ambasador Izraela czy jakiegokolwiek innego kraju, żeby mieszać się w sprawy polskie. Panie ambasadorze, chodzą plotki niesprawdzone, że on też jest Litwak. Że tak, to jest raczej pewne. Że on się do tego przyznaje. Czyli że to jest rosyjski. No, znaczy ukraiński nawet. No wszystko jedno. Ukraiński, rosyjski tak. to po prostu patrząc na cesarstwo, na imperium rosyjskie, to jest po prostu kolejny Litwak. Mm-hmm. Przysyłają kolejnego Litwaka. Ja mogę zrozumieć, że Izraelowi coraz trudniej jest znaleźć ambasadorów, jak ja pamiętam ambasadorów jeszcze z 90. lat, to byli zwykle Żydzi polscy, którzy mówili świetnie po polsku, mieszkali wychowani, o jednym z nich pisze w książce, zaprzyjaźniłam się z nim, niestety szybko umarł, nie pomnę nazwiska. I przysyłają nam Litwaków, bo Litwacy po prostu szybciej się nauczą polskiego. Mhm. On mówi, nie najlepiej, ale mówi po polsku. Czy właśnie, czy nawet znają polski język, ale jednocześnie no to brak słów. No nie ma gorszej rzeczy niż Litwak, bo i może już opowiadałam Państwu, jak ja nawet jako historyk, bo bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek takie na ten temat opracowania, choć należałoby i chyba może jak zdążę to popełni jakiś artykuł na ten temat, dlatego że było to przed laty, to było ze 30 lat temu w Hajfie, wtedy, kiedy Izrael był właściwie państwem polskich Żydów. W Hajfie jest zatoka, taka jak w San Francisco, tylko odpowiednio mniejsza, jest Karmel, góra i na tej górze stał hotel z widokiem na zatokę. I tam o 11, bardzo piękny zresztą hotel z dużym tarasem, i tam o 11 był taki zwyczaj, że spotykają się polscy Żydzi. Kto miał czas, przechodził, robił zakupy, czy coś, to od 11 do 12 tam słychać było tylko polski język. I siedzę teraz kiedyś w gronie właśnie tak kilkunastu osób, polskich Żydów, tam na tym tarasie, piękna pogoda, luty czy marzec. I wyszła grupka ludzi, mężczyzn samych, do drugiego końca tej kawiarni, też mówią po polsku. I nawet pamiętam taki lekarz z Krakowa, i jak usłyszeli co oni tam, ja tam nie słuchałam co oni mówią, zerwał się i mówił, że trzeba ich stąd pogonić, to nie jest ich miejsce. I doszło do awantury, prawie do bójki między tymi Żydami. No ja w końcu nie wiedziałam o co chodzi i mówię do tego lekarza, pan da spokój, no niech sobie siedzą, co wam przeszkadza. Nie, to jest nasze miejsce.
a to są Litwacy. Litwacy, czyli Żydzi litewscy, ja sama nie rozumiałam. I wtedy mi Żydzi wytłumaczyli, nasi polscy, powiedzieli, pamiętaj, Litwacy to są ruscy Żydzi po prostu. Oni nienawidzą tak samo, dokładnie tak samo was Polaków, jak i nas polskich Żydów. I wam stąd oni tu nigdy nie wejdą, bo to jest nasz polski rewir, w rozumieniu polskich Żydów. I potem wielokrotnie z Żydami rozmawiałam właśnie na ten temat. Litwacy to właśnie byli Żydzi, którzy przenieśli się w głąb Rosji, jak Rosja zajęła trzy czwarte Polski, no to otworzyły się granice Rosji, bo wcześniej Żydom w ogóle w Rosji mieszkać nie wolno było. Więc oni około roku 1800 dotarli do Rosji, Odessa, Petersburg, na całej tej linii. Biznesy, i to też dużo można by mówić, dlaczego bardzo szybko, o ile nie asymilowali się w ogóle Żydzi polscy do naszego języka, do naszej kultury, o tyle do Rosji przylgnęli. Nauczyli się języka i przejęli mentalność. Ja myślę, że z jednego względu, że zarówno to, co łączy cywilizację judaistyczną i cywilizację prawosławia rosyjskiego, jest takie zaszeregowanie. Żyd się rodzi i właściwie czy chłopak, czy dziewczynka, to jego życie już jest zaszufladkowane. On już wie, znaczy on nie wie, ale świat już wie, co mu wolno, co nie wolno i w jakich rewirach będzie się poruszał. To samo było w Rosji, że rodziło się dziecko chłopskie, to wiadomo, że będzie niewolnikiem, jak się w innych rodzinach, czy bojarskie, jego droga była ustalona. Co wolno, co nie wolno, bardzo mało rzeczy było wolno tam ludziom i im łatwiej się było porozumieć. Tak samo komunizm, jeszcze bardziej niż władza carów, ustawiał po prostu ścieżkę życia człowieka. I oni się stali przez 500 lat w Polsce Żydzi kulturowo nie stali się w żaden sposób Polakami, a w Rosji stali się Rosjanami. Z tym, że Rosjanie ich po prostu nienawidzili i car, i komuna jednakowo. Ale oni jednak przejęli mentalność, kulturę, cywilizację rosyjską i przejęli też tę nienawiść do Polaków, katolików. I tyle. I przysyłanie nam takiego kolejnego klienta, który na samym wstępie mówi, że mu się nie podobają wyniki wyborów, no to przepraszam, to powtarzam, tu leży służba dyplomatyczna, bo natychmiast powinna być nota dyplomatyczna do ambasadora, że on nie ma prawa wypowiadać się na temat wyborów. A panie ambasadorze, jeśli panu nie podoba się Konfederacja, z którą rzeczywiście, co trzeba przyznać Konfederacji, to, że nie ma, nawet słyszałam niedawno w telewizji wypowiedź jednego z konfederatów, nie pamiętam nazwiska, bardzo mądre słowa o tej polityce wobec Izraela. Wyważone, spokojne takie, no nie był to Korwin-Mikke, proszę państwa, tylko młody człowiek z Konfederacji. I on się na ten temat wypowiada, to trzeba właściwie zrobić taką akcję i wysłać do ambasady cytat dokładny. Nie żyje już ten poseł, ale był posłem do Knesetu, rabin Joseph Ovadia, którego słowa często i zawsze też państwo możecie używać, jak Żydzi wam mówią to czy owo, że o rasizmie. Joseph Ovadia, nie wiem, z partii Szas, bo chyba to taka partia w Izraelu, taka skrajna prawicowa, ale do jakiej partii należał, to nie pamiętam. Joseph Ovadia oświadczył w Knesecie publicznie, to obiegło cały świat, że goj rodzi się po to, żeby służyć Żydom. Goj, wartość goja jest równa wartości osła. No i tyle, czyli wyłożył całą teorię rasizmu w Knesecie, czyli w parlamencie izraelskim i nikt go za to nie ukarał. Polska nie domagała się usunięcia Josepha Ovadii z Knesetu, bo tak w końcu
wszyscy wiemy, że Żydzi to są rasiści, więc my ich nie zmienimy, jak oni od kilku tysięcy lat są tak przekonani, że oni są po prostu wybranym narodem, a my wszyscy to jesteśmy, wszyscy i Chińczycy, i Polacy, i Murzyni, i kto, cały świat, reszta to są osły, no to przepraszam. Także niech pan zamilknie, nie wiem jak się pan nazywa, panie nowy ambasadorze, bo nie zarejestrowałam, ale radzę na wstępie po prostu schować do kieszeni swoje litwackie przekonanie i schować do kieszeni tą swoją butę żydowską, że przyjechał pan do Polski, żeby rządzić gojami, czyli osłami. My takimi znowu osłami nie jesteśmy, bo polityki to wy Żydzi, wy, wybrany naród, uczyliście się od nas Polaków. I niech pan to po prostu o tym pamięta. No, pani doktor, to był w historii naszych programów najdłuższy wstęp, no bo teraz przejdziemy do zasady.